Siemanero, Szakal z tej strony, witam Was na moim kanale. Jedziemy z drugim odcinkiem wyprawy po tarczę Revolter w wersji Godro. A co tak długo mi się loguje? Coś się popieprzyło? Może się coś popieprzyło. Dobra, jest. Trochę długo to trwało. No siedzę od 3 godzin w farmie. Druga tura. Znowu mam jakieś chyba tam około 50 tych tarcz. Znowu kilka jest almost perfect. No ale jak dotychczas żadnej nie ma. Czyli już 100 tarcz. Żeby zrobić te 100 tarcz przez te 3 godziny, to zrobiłem... Nawet nie, bo ja nie liczę, nie chce mi się. Ile to jest... ile to jest rajdów. Po prostu liczę ilość tarcz, które wyfarmiłem, nie? Czasem jest tak, że... Powiem wam tak, na początku gra się musi rozpędzić. Na początku 10-15 rajdów to nie ma w ogóle tej tarczy. Czasem wypadnie jakaś broń, jedna, dwie, a tarczy nie ma. Ale potem jak się rozkręci, to leci za każdym razem przez ileś tur. Też niedużo, powiedzmy 5-6 i potem znowu przerwa. Jedna, dwie, potem trochę więcej przerw, a i tak takie ma, wiecie. Trochę broni wypada fajnych, na przykład wypadły mi tutaj, ale i czoła jednego ognistego dałem. Chaosona też jednego dałem elektrycznego. A, tu mi Chaoson taki wypadł. Także fajnie. Brightside'a jeszcze jakiegoś dorwałem, jednego czy dwa. No, o, tutaj drugi. Blue Mage'a. Rocky Bastarda. No i tak, tutaj jest Delay. To jest jeden almost perfect. To jest mój perfect. No i takie mamy. Będzie kilka almostów. Będą gwiazdki przy nich. O, tutaj. Dwa tartle. Także o, tu dwa recharge. Tutaj dwa flity, ale tylko dwie pozycje, trzeciej nie ma, nie? I tutaj jest podobnie, health, recharge i fortify charge. Znaczy no, dwa charge, ale jeden fortify, drugi health. Ale to jakby nie są identyczne, więc... O, i tutaj druga taka sama, tylko się różnią namaszczeniami. Także ich nie zaznaczałem. To chyba wszystkie tak naprawdę. A, i to jeszcze absolutnie. Co tam jeszcze drapnęło? A, tutaj w sklepie był homing i te, tu jakiś tam bounty hunter, jakieś stack boty, te bez gwiazdek, to są te nabyte, tak samo tutaj te artefakty, kompany meny, jakaś tam skórka, jakiś tam berserker, jakiś tam snowdrift, no takie pierdolety, nie? Dobra, to jeszcze mam 90 miejsc, znaczy 90 miejsc zajętych, to możemy... parę razy skoczyć, żeby nie było. Przegląd jest, kilka almostów jest. Te almosty zachowam, resztę sprzedaję do sklepu. O, no i ciekawy jestem, po ilu rajdach, po ilu 10 czy set wyfarmionych tarczach wreszcie wypadnie mi perfekt, jakikolwiek. Bo jakby nie spodziewam się, że będzie zaraz absorb, potrójny, chociaż może, no nie mówię, że nie, nie? Jakby wypadają różne. Także może być różnie. Z tego co pamiętam, Killer Sticks próbuje wyfarmić absorba. I ponad 10 tysięcy rajdów zrobił. Ja przez 3 godziny robię, nie wiem, 200-300. No bo to widzicie, tu się dłużej mapa ładuje, niż ja robię obrót. Więc mniej więcej, nie wiem, 40 sekund jest jeden rajd. Czyli na 2 minuty robię 3 rajdy, powiedzmy. Trochę stakuję tymi.
O, teraz nic nie ma. Wychodzi. Sporo wypada tych hellhoundów. Miałem ich tu z 7 czy z 8. To je wszystkie wywaliłem, bo już nie miałem miejsca na rewoltery. Także taka sytuacja. Można wyfarmić fajne. Znaczy tak, jedna ważna rzecz. Redux i shooter. Jakikolwiek. Jakikolwiek będzie lepszy od niczego, nie? Chyba, że macie jakiegoś artefakta jeszcze z lakiem, nie? To może on trochę pomoże. No ja nie używam laka, czyli szczęścia, tylko biorę shootera. Chociaż można by było coś innego z lakiem, może. Może lak będzie jakiś class mode będzie z lakiem. I to by podniosło dodatkowo do shootera, nie? Coś wyfarmić z lakiem. Ciekawy jestem. Czy w ogóle są jakieś artefakty? Artefakty na pewno, ale czy są jakieś class mode? Ze szczęściem. Mamy. Podnoszę czasem te inne, bo może jedno na drugim leży i nie widzę. Tutaj on tak dropi. No nie ma nic innego. Tego booma wywalę od razu. Gdzie on tu jest? Double penetrating, co prawda. Ale jest ten. Korozji. A ja nie używam korozji. No i przez ten farming jeszcze dodatkowo jeden plus, zbieram masę skrzynek. Nie wiem od ilu, od paru live'ów. Próbuję przypomnieć sobie, żeby otworzyć te skrzynki. No i mam znowu ich parę. Nawet nie wiem ile, nie zaglądałem, ale co chwila mi się pojawia Vault Guard, tam 100 któryś mam. Mamy coś? Niestety. Możemy spojrzeć. 10. No to będzie parę kluczy. Dobra, to później na koniec. Jak nie zapomnę. Dobra. Jedziemy z koksem. Ile tam mamy? No tak z 15 zrobimy. Coś się długo ta mapa ładuje. Po tylu razach to już. Powiem wam tak, że czasem się ta mapa ładuje szybciej. Idzie pobyt. Gdzie często wypada tutaj co? Talon. Tutaj ja mówię na jego talon, on jest galon. Ten galon, czyli 10 galonów. A ja mówię jego talon. Chyba takie przyzwyczajenie z ucieczki w kosmos. Tak mi utkwił ten ptak. Znaczy ten ptak, powiedzmy. Kto oglądał? Gimby nie znają. Jeden z lepszych seriali z SF. O Stargate'cie. I Supernaturalsa. Ucieczka w kosmos była zarąbista. No tam Star Trek'a też można uwzględnić, ale Star Trek to jest już taka epopeja wielka, nie? Tam pierdyliard tego. No, nas i nic więcej, nie ma nic więcej. Atlasa wyrzucam. To bym miejsca nie zajmował. Podnoszę tylko do tego, żeby sprawdzić, czy pod spodem nie ma drugiego, bo już się czasem na ten bym oszukał, gdybym nie podniósł. Dlatego podnoszę, bo czasem beam jest tak nałożone, są dwie rzeczy na siebie, że na minimapie pokazuje jednego, jedno kółeczko tylko legendarki. Beam wygląda taki
dziwny, bo jak jest ciasno, to jeszcze jest ponakładane. No i trzeba podnieść, nie? Dobra, napompowany jestem, zestakowany. 4T. To podnoszę kasę i iridium. Eskaton roll. Śmieszne. Ciekawy jestem, po ilu odcinkach chociaż pierwszy jakikolwiek wypadnie Godron. Ten Godron, który mam, wypadł mi po 287 chyba 7 rajdach. Ale nie robiłem tego w jednym czasie. Bo jakby... Nie tak jak teraz, że siedzę na przykład 3 godziny i łupię, nie? Tylko to było rozciągnięte w czasie na kilka tygodni. Także nie było w jednej sesji ani w dwóch, tylko w kilkunastu. Po prostu przy okazji chodziłem po parę razy, po paręnaście. No i sobie tam mniej więcej tak farmiłem. A teraz dociskam, także i to jeszcze było przed reduksem. No, także no, było trochę inaczej. Ach, przymroził mi dupę. Nie mogę się ślizgać. Transformera dropnął i tylko tego, tak? No nie. No mam miejsce 84. Psychostabera mi właśnie dropnęło. A teraz transformera tu w tym znajdź. Może się świecił będzie, jak pod spodem będzie. Że nowa. Dobra, mam transformera, więc nie potrzebuję, nic więcej nie widzę. Dobra, się. Dobra, jeszcze pójdziemy za dwa razy, nie idziemy skrzyki otwierać. Cosmic Crate, Krater, 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 jak oni to przeczytają. Może Krater? O, skórka. Skórki się czasem niektórym przydają, więc czasem nie zbieram. Cześć Marunia, cześć, pochodzi. Zaraz wracam. Także w najbliższym czasie będą tylko takie materiały. W piątek wieczorem, może i w sobotę wieczorem zrobię jakiś dłuższy taki farmik. Może ktoś będzie chciał jakiegoś koopa wpadnie. To tak. A tak na co dzień na razie ciśniemy tego rewoltera. Co ty mi pieska tu uderzasz? Ten kołkiem. O ty. Dobra, idziemy już ten czas. Przybył się tu z wami tłuc. Ktoś tu jest? No, nie dla mnie. Critical mass. O, jeszcze raz. O, takiego moda muszę znaleźć. Muszę przejrzeć te mody. Bardzo dużo jest modów do Borderlandsów. Ładowanych jeszcze przez taki ten, tak samo Redux. No. A przydałby się taki mod, jak wygrywam te mody od tego Epika, że paka wrzucam i mam z głowy, nie? Muszę poszukać moda, bo by mi się przydał mod, w którym wypadają klas mody tylko dla mojej klasy, nie dla wszystkich. Taki mod byłby bardzo pomocny do farmienia i w ogóle, nie? No, proszę.
30, 30, 50 niebiowe. O, tu mamy coś. No pokaż. Niestety. Firmongo i to wszystko. Nigdzie nic fajnego, nie ma skórek, nie ma żadnych. Ale kowy, kompany manety, znaczy te, kompany manety też wypadają, nie? Dobra, jeszcze raz pójdzie. Jest która? 15 mam. Ostatni. 15:38. Także z 50 ich tam mamy. Tych tarcz, w międzyczasie wypadło. 2 czy 3. Także 50 następną będziemy robić następnym razem. I będziemy sprawdzać, kiedy nam wypadnie Godron i jaki Godron. Nie? No, biegnij mi to kurde. No i nic nie wypadło, trudno wychodzić. Jeszcze się zabiję zaraz. Kurde, no was, cikę chciałem otworzyć i mi nie wyszło. Dobra, jest tam tu. Dobra, bum, bum. Lecimy. Opa. Obejrzyjmy te skrzyneczki, co tam mamy. Może Manuela jakiegoś fajnego wyciągniemy. Ciekawie, ile będzie kluczy. To potem do wyciągnięcia. Dobra, przyjrzyjmy tutaj. Mamy ile? Cztery miejsca do wepchnięcia. To mamy tak. Absorb zostaje. Tartę zrzucamy. Recharge zrzucamy. Chyba cztery będą. Flita zrzucamy. I coś jeszcze było. Ślepo. Albo jestem ślepy. Może do... To jest chyba tam, tak. A, tu. Delay, tam właśnie. No i mamy full. Lepkany. Dobra, okej. Okay. Możemy mieć miejsce w tym, w plecaku, nie? Okej. Okay. Proszę. 10 skrzynek, jedziemy. Jeden kluczyk. A, już mam 3. Dwa, to już 5. 6. 7. 10. 11. 14. Fajnie. 15. No, 15. Czyli, bo 3 mieliśmy, nie? No to, gdzie jestem? O cholera, to jestem w shooterze, nie ma na Welu. No dobra, no to trouble shooter go nie, no to... 3 te, cholera, robimy. 3 shootery. Raz, dwa, trzy. No i pokażcie nam te 3 shootery. Co tutaj świeciło? A, filmogra jakiegoś podniosła. Radiation Damage, Shock Damage, Shield Recharge Delay. Fajnie. Kurde, żeby tylko Radiation Damage i Movement Speed był. Kurde, bele. Byłby idealny. Ale też fajny. Heavy Damage i Cryo Resistance. No fajnie. Jakby jeszcze miał Radiation Damage i Radiation Resistance i Movement Speed, to byłby perfekt. No dobra, trzeci. O, jest movement incendiary damage, czyli ogień, no kurczę, ogień jest. No dobra, ale movement speed jest, nie? No i tak tego zostawił, mam. Corrosive resistance i fight for your life. 3 punkty są, więc jest fajnie. No, no dobra. To co, to tyle. Reszta rewolterów do sprzedania. I do zobaczenia następnym razem. Cześć, check out.